Wydałem 40 zł na to. No i przy okazji na jakieś mapy, ale to nieważne. Hej wszystkim z tej strony Scream i witajcie w nowym odcinku z jednorękiego złodzieja. I dzisiaj, słuchajcie, zanim zadacie pytanie, co to za bronie z tyłu i czemu je mam, gdy mam nadal trzeci poziom, jako Mikołaj kupiłem sobie prezent, tak? I mimo wszystko wydałem też pieniądze na tą grę, więc mamy dwa nowe poziomy. Mówiliście też w komentarzach, że można te wszystkie rzeczy wkładać do worka tutaj. Ciekawe, czy to się zmieści. O! Czekajcie, czy mogę teraz... mogę wszystko wziąć ze sobą. Okej! Tutaj w środku ktoś jest. Trzeba uważać. Niech on sobie pójdzie, ten strażnik. Okej, odkładamy rzeczy tutaj. I otwieramy jak najszybciej te drzwi. Po cichu. Dobra, okej. Dobra, otworzyłem. Tutaj jest kamera. Dobra, tak żeby mnie nie zauważył. Otwieramy drzwi z powrotem. Wnosimy wszystkie rzeczy do środka. Mam nadzieję, że jak kamera się zniszczy, to nie będzie tego słychać. Dobra, przepraszam. Nie. Nie zauważył mnie. Co? Okej, czyli zniszczona kamera to źle. Zrobimy to teraz dużo lepiej. Czyli robimy to w ten sposób. Podnosimy to. Powodujemy, że już ten telefon nie będzie jęczał. I uwaga, teraz wielka chwila. Nie wiem, czy trzeba znaleźć tą kartę, czy można od razu tutaj wchodzić. Ale jakby przejść pod tą kamerą jakoś. Pod tą kamerą. Udało się. Tylko trzeba pójść po ten lockpick właśnie. Okej, bo raczej nam się przyda. Tutaj nikogo nie ma. Otwieramy sobie te drzwi i te drzwi. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Tutaj też nikogo nie ma. Tu jest karta. I chyba trzeba użyć tego tutaj. Właśnie się poświetla, tylko ta kamera tu... Nie. Było blisko. Musimy się pozbyć jakoś tej kamery, tylko jak? Jeżeli ją zniszczę pistoletem, to mi się wydaje, że ktoś tu może przyjść. Ale dobra, niszczymy. Zobaczmy. No. Ktoś biegnie, dobra. Okej. Pozbyłem się tego strażnika. Teraz trzeba jak najszybciej na górę pójść i wyłączyć jego alarm. Okej, udało się. I teraz otwieramy safe. Mam nadzieję, że wystarczająco cicho będziemy go otwierać. Trochę jest to głośne, ale... O! Ktoś idzie! Kolejna osoba! Okej, dobra, pozbyłem się go. Nie! Znowu! Nie udało się, widzowie. Ciebie zwiążę. Ciebie cię pozbędę. Otwieramy safe. Jest zablokowany? Nie! Stary, panie, mam nie broń. Strzelaj. Ja chciałbym się dołączyć. Czemu nie uciekasz? Do tej kradzie... Ja tu chciałem zrobić wszystko po cichu. Nie robić nikomu krzywdy. Oprócz tego pana. Ale on po prostu śpi. Zobaczcie, nie ma żadnego znaku na jego ciele. Nie chcieli po dobroci, to mam coś specjalnego tym razem. Robimy to w ten sposób. Tylko trzeba się chyba odsunąć. Nie wiem, czy to wybuchnie, czy... Kiedy to wybuchnie? Stary, wiesz, kiedy to wybuchnie, bo... Żeby nauczyć się robić rzeczy po cichu, weźmy difficulty hard. To jest na pewno dobry pomysł. Czy to mi się przyda, żeby to było po cichu? Nie wiem, ale weźmy też to. Weźmy tego drilla, weźmy tego lockpicka. I na razie bez torby. Zostawmy tutaj torbę. Na razie zostawiając tutaj torbę, zobaczmy ten teren. Halo, czemu nie mogę tu wejść? Jeszcze jestem za bramą. Co mi niby zrobisz? Jestem za bramą. Co mi niby możecie zrobić? Zabić. Co on będzie strzelał? Przecież byłem za bramą. No strzelają. Przecież to jest niehumanitarne. Jestem świętym Mikołajem, są święta. Nie no, druzga. Było do mnie nie strzelać. No. Nie no, wiecie co, tak nie może być. Musimy wejść normalnie, jak człowiek. Jak prawdziwy człowiek, zobaczcie. On się odwróci i wtedy możemy przejść do środka. Okej. Przechodzimy pomiędzy samochodami. Tu jest śmietnik. Czy może pan pójść? Yeah. Dziękuję. Idziemy tędy na górę. Szybko. Nie, zobaczył nas. Nie no, ja nie chciał. Ja nie chciał. Przez przypadek tu wszedłem. Wszędzie te strzelają. Jeszcze raz. Wchodzimy sobie tutaj. Jakoś w ten sposób. Przechodzimy tędy. Tutaj jest gość, więc czekamy, aż zacznie. Gdzie on zniknął? Zniknął gdzieś. Więc idziemy na górę, tylko trzeba mieć lockpicka tutaj. Stary, jestem świętym Mikołajem, weźcie mi otwórzcie drzwi.
Ale to jest w ogóle wielkie. Myślałem, że to będzie mniejsze, a tam się jeszcze daleko, daleko ciągnie. Wejdźmy sobie na szybko tędy. Przejdźmy tutaj, za samochodami. Okej, wchodzimy na górę i otwieramy pierwsze drzwi. Te rzeczy ponoć są na dole gdzieś. Okej, tu strażnicy chodzą, więc trzeba serio uważać. Weźmy lockpicka, albo weźmy wszystko. Będziemy sobie chodzić z torbą, bo kto nam zabroni? O, kamera, kamera, kamera. Tu jest druga. Dobra, szybko. Nie! Zobaczyła mnie. Dobra, schowam się. Schowam się tutaj, do pokoju, do pokoju. Nikt mnie nie znajdzie. Czekajcie, zobaczcie, nawet nie ma alarmu, tylko ktoś idzie to sprawdzić. Światła się nie da zgasić. Okej, idzie strażnik. My tu pracujemy. Udajemy, że pracujemy. Idziemy dalej. Musimy znaleźć kartę, tylko gdzie ta karta może być? I czemu ja nawet broni ze sobą... broni nawet nie wziąłem. Sprawdźmy... Co? Co się stało niby? Tu jest karta? Nie ma tu karty. Nie no, prezenty wam zostawiałem. Wiertarki chciałem komuś zostawić. Profesjonalny zestaw do włamywania chciałem wam zostawić, a oni we mnie strzelają. Może gdzieś za budynkiem będzie miejsce. O! Okej. Dobra, jest niebezpiecznie. On tu stoi i pilnuje. Co? O, idzie, 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 idzie. O, co jest drugi jeszcze? Będę prawdziwą ninją, patrzcie na to, on się odwróci, pójdzie tędy dookoła, okej, idziemy dalej, teraz ten, szybko, idziemy za nim, to jest w ogóle niepodejrzane, w ogóle nie słyszy naszych to może być źle, przejdźmy przez niego jakoś, ja tu kucnę, on na pewno nas, nie zobaczył mnie. Wchodzimy tędy. Dobra, szybko, bo tam jest strażnik. Okej, na górę, na górę, na górę. No wchodź. Nie mogę wejść. Stary, weź mnie podsać tutaj, bo... No, zniknął. Jesteśmy znowu w tym samym punkcie, nie? Czy jak wam chociaż zatańczę, to odpuścicie sobie? No zobaczcie, jak tańczę, no proszę. Dajcie Super. Aż tak źle? Jeszcze jak? Zaczął strzelać, kiedy się zapytałem. Stwierdziłem, że okradniemy coś nieco łatwiejszego. Ja już jestem tutaj przygotowany. Wiem co, gdzie i jak. Więc damy radę sobie bez problemu. Bierzemy najpierw lockpicka. Wchodzimy tutaj. Nie wiem czemu to był strażnik, ale niech będzie. Mamy jednego z głowy przynajmniej. I musimy znaleźć pokój. Tylko żeby kamery nas nie znalazły. Pokój, który znajduje się chyba tam. Bo tam są toalety. Nie no, gość tu idzie szybko. Skręcaj kamerę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Przechodzimy tu. Okej, otwieramy jak najszybciej. Lockpick, otwieraj to. Szybko. Jest. O! Nie jest. O, dobra, żyje. Teraz szybko trzeba anulować to. Tutaj, szybko. Jest. Zamykamy te drzwi. Zostawiłem tylko tam resztę rzeczy. Zaraz je weźmiemy, tylko muszę ochłonąć trochę. Kamera. Szybko, bierz. Mogłeś bardziej trzasnąć tymi drzwiami. I zobaczcie, tutaj mamy menadżera. I teoretycznie powinna tu być karta. Czy jest tutaj ktoś w środku? Menadżera nie powinno być. Nie ma też żadnej kamery. I zobaczcie, mamy kartę. I teraz trzeba się jakoś przedrzeć. Tędy tu ktoś idzie. Nie, czemu w tej chwili? Szybko. Jest. Udało się. Biegnij, Screamy. Okej, chowamy się przed wszystkimi. Uciekamy, biegniemy. Jestem idealnym złodziejem. Zostawiłem lockpick. Okej, mam już wszystko. Otwieramy teraz drzwi i wchodzimy już na spokojnie. Tutaj na dół, tylko tutaj jest kamera, na którą trzeba mega, ale to mega uważać. A jeszcze karty nie wziąłem, nie no, super. Gdzie ją położyłem? Okej, jest tutaj. Mamy kartę, usuwamy alarm, wchodzimy do środka, wyłączamy alarm i teraz zobaczcie, chyba policja nie przyjedzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie no, stoi torba, stary, z narzędziami, a ty niczego nie podejrzewasz. Co? Przecież nie ma alarmu ponoć. Dobra, mam nadzieję, że ten telefon nie zadziała, skoro nie ma alarmów. Wyrzucę go na zewnątrz i uwaga. Co? Jak to? Nie no, wyłączyłem alarmy przecież. Chyba, że to chodziło o inny alarm. Super. A tak się starałem. Wniosek jest prosty. Najlepiej robić wszystko średnio po cichu, czyli wchodzimy. Pozbyłem się kogoś przy kimś, ale...
To dziwne, że nic nie usłyszał. Ale jest jeszcze jedna opcja, żeby to przejść. Jesteśmy teraz u jubilera. I czekajcie, zróbmy to teraz serio po cichu. Czyli otwieramy te drzwi. Tutaj będzie strażnik za tymi drzwiami. Pozbywamy się tego strażnika. Bierzemy jego kartę tutaj. Wynosimy jego ciało. I zobaczcie, mamy tutaj security. I tutaj ktoś powinien patrzeć na kamery. Teoretycznie jest. Czy mogę gdzieś tu wyłączyć ten alarm jego? Może chociaż tutaj? Czy tu ktoś jest? Tu jest gość, tu jest gość, tu jest gość. Pozbyłem się tego gościa i zobaczcie, ile tu jest pieniędzy. Mamy też kartę kolejną. I mamy też tutaj kolejny pokój, gdzie mogę wyłączyć alarm. Ale najgorsza jest ta kamera. Stary, czy możesz się nie patrzeć na te kamery? Jeden monitor ci nie działa. No dramat, nie mogę się włamać do sejfu. Nawet ty nie masz kamery na sejf. Dobra, mam pomysł. Pozbądźmy się go jak najszybciej. Postarajmy się zabrać jego... ten telefon cały do czegoś, co może to wyłączyć. Tylko chyba wykorzystałem wszystkie, nie? Wykorzystałem wszystkie. Ale zobaczcie, otworzyłem prawie po cichu te drzwi i jesteśmy w środku. Nawet policja nie zdąży przyjść zbytnio. Widzowie zamknięte. Ale mam lepszy sposób, ponieważ jeden strażnik tylko przychodzi do tej kamery. Czyli jeżeli on przyjdzie... Zobaczcie, on przyszedł. Pozbywamy się go. Nie ma teraz tej kamery i bez problemu mogę się włamać. Tutaj się pozbywamy tego gościa. Okej. Mamy tutaj dostęp do wyłączenia alarmu. Tylko trzeba pójść po kartę jeszcze. Okej. Proszę bardzo. Wyłączamy alarm. Wyłączamy tutaj alarm. Nie możemy wyłączyć tutaj alarmu. Musimy drugą kartę wziąć. W takim razie pozbywamy się tego gościa. Pozbywamy się tego gościa. I otwieramy bez problemu safe. Zanosimy to do samochodu. Mamy już 50 tysięcy. Wszystko się wysypało. Jak brać wszystko, to wszystko. Bierzemy też pieniądze z góry i uciekamy. Zobaczcie, mamy 67 tysięcy w 7 minut i 30 sekund. Czas na ostatnią mapę, najbardziej dochodową mapę. Czy mogę wejść sobie do środka bez... Zobaczcie, można wejść bez problemu. W sumie to jest bar, to nic dziwnego. W toaletach nic nie ma. Tutaj ponoć nie można wchodzić. Ciekawe, gdzie oni mają tutaj ukryte jakieś rzeczy. Weźmy sobie piwo i ucieknijmy z piwem. Piwo jest nic nie warte. Niemożliwe! Zobaczcie, że nikt tutaj się nie przejmuje tym, że nosimy lockpika, tylko tam jest jeden strażnik właśnie. Możemy wchodzić gdzie chcemy. Wejdźmy najpierw tutaj, zobaczmy co tutaj jest. Czy jest tu jakiś pieniądz? Mamy tutaj pieniądze, ale tam jest jakaś piwnica. Dobra, przebiegamy. Tu jest strażnik. Stary, zobaczcie, on się w ogóle nie przejmuje nami. Ale czy jak wezmę, nałożę maskę Mikołaja, to wszyscy się nami przejmują teraz. Czyli trzeba wejść jeszcze jakoś inaczej. Mamy tu piwnicę, mamy basement, tylko tutaj jest alarm. Więc na pewno musimy na początku wejść jako gość. Nie! Ktoś tu idzie! Przepraszam. Nie zobaczył. Ja tu sobie otworzę drzwi, tylko nie wiem, które jeszcze. Proszę się... Gdzie on zniknął? Przeteleportował się. Jestem czarodziejem. To jest wyjście na zewnątrz, okej? To nam się przyda w sumie, bo nie trzeba będzie przychodzić z tą maską przez cały bar. Pootwierajmy sobie dosłownie wszędzie drzwi. O! Co jest? Oni są serio ślepi. Tu jest karta. Mamy kartę. I możemy, czekajcie, możemy teraz pójść tędy i wyłączyć jakoś alarm. Tylko nie wiem, gdzie oni mają ten alarm. Może tutaj, tędy trzeba przejść. Tu jest strażnik. Stary, ty pójdziesz stąd, czy będziesz tu stać cały czas? Co to było? To ktoś przeszedł? Okej, to pójdziesz, czy nie? Otworzę sobie w takim razie te drzwi, skoro tutaj stoisz bez końca. Okej, mamy tutaj kamery. Tylko jak ja mam się ich pozbyć, jak tu nie ma tego... Tu jest od alarmu. Czekajcie, czyli mogę się pozbyć tego gościa od kamer i nikt tego nie zauważy. Czyli czekajcie, weźmy teraz broń, przejdźmy tutaj dookoła. Tylko strażnik się na nas patrzy. Okej, poszedł sobie. Wchodzimy tu do środka, tylko niech on też pójdzie. Dziękuję. Teraz najpierw pozbywamy się tego gościa. Mamy tutaj kartę od sejfu, ale najpierw alarm trzeba wyłączyć. Więc schodzimy na dół, pozbywamy się tego tutaj. Bierzemy jego alarm, wyłączamy tutaj. Tego też trzeba się raczej pozbyć. Jego alarm wyłączamy w tym miejscu. Tu jest kolejny strażnik. Kamery już na nas
na szczęście nie patrzą. Ale tam już jest safe. Rzućmy sobie to... tamto miejsce. Ale jako, że tam jest safe, to trzeba z innej strony wyłączyć alarm, czyli to jest na zewnątrz. Czy jest tutaj kto? Dzień dobry. Zablokowałem się, dobry. Przechodzimy z kartą tutaj. Otwieramy sobie to od alarmu. Nie! Nie, 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 najgorzej, ale dobra, pozbywamy się alarmu. Czy my jesteśmy w tym samym miejscu, naprawdę? Czekajcie, to nie ma sensu. To gdzie tu można wyłączyć ten alarm? Kamery już nie działają. Tutaj jest strażnik, dobra, wszedł do środka. Otwórzmy sobie to. Czy tu jest alarm? Tu jest alarm. Wyłączamy alarm i teraz wielka chwila, prawie zostałem przyłapany. Wielka chwila, tylko nie wiem, gdzie kartę zostawiłem, to jest najgorsze. To niebiesko, o tu jest, tu jest, tu jest. Rzucamy ją w tamtą stronę i jeszcze bierzemy lockpicka. Otwieramy zamek i zobaczcie, mamy kamerę, ale kamera na nas nie zadziała. Tu jest jakiś gość, można się go pozbyć. Tutaj 200 tysięcy dolarów można zgarnąć. Otwieramy safe i zobaczcie, nawet torby nam przygotowali. Mamy jakąś kokainę, bierzemy wszystko, tylko nie dam rady wziąć wszystkiego, ale weźmy ile się da. I teraz po cichu jakoś trzeba wyjść, tylko to może być ciężkie. Biegniemy do samochodu, zobaczmy ile z tego będzie pieniędzy. Mamy 47 tysięcy, idziemy po kolejne. Tylko niech on sobie pójdzie. O... okej, okay. Kolejna torba, 85 tysięcy, 127, 165, już nie mam toreb, prawie, została ostatnia. I uwaga, mamy 200 tysięcy na jednym, znaczy na jednej kradzieży. Mamy już tych 1400, także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam, pa pa.